Powiada Biblia, że jeśli jeden człowiek na ziemi pokutuje, to całe niebo się raduje. Myślę więc, to znaczy wierzę, że w niebie jest pięciokrotna radość z powodu tych pięciu osób, które podjęły tak ważną decyzję w swoim życiu. Decyzję, którą każdy z nas podjąć powinien. Decyzja ta polega na tym, że postanawiamy miłować Boga z całego serca, z całej duszy i ze wszystkich myśli naszych. Ale jeśli mógłbym, to chciałbym do was także, kochani, skierować słowo z Ewangelii Marka, słowo z rozdziału 5, kiedy to Pan Jezus nad jeziorem Genezaret zmienił życie pewnego nieszczęśnika. Człowieka, który był zniewolony, zdeptany, sponiewierany. Człowieka, w którym mieszkał legion demonów. I kiedy ten człowiek potem chciał pozostać przy Panu Jezusie, Jezus mu odpowiedział: nie, nie, nie. Posłuchajcie, co mu powiedział. Idź do domu swego, do swoich i oznajmij im, jak wielkie rzeczy Pan ci uczynił i jak się nad tobą zmiłował. My, którzy dożyliśmy łaski Bożej, nam nie wolno tego zatrzymywać tylko dla siebie samych. Nam nie wolno tego zatrzymywać w czterech ścianach naszego pokoju. Biblia nam nakazuje, abyśmy szli i ludziom, którzy przeżywają taki sam dramat, jaki myśmy przeżywali, zanim poznaliśmy Pana, abyśmy im przekazali, jak dobry jest Pan i że skoro się nad nami zmiłował, że On nie ma względu na osobę, może i chce pomóc także i im. Wiecie, że jest wiele nieszczęśliwych ludzi, pojedynczych, wiele nieszczęśliwych małżeństw, wiele nieszczęśliwych rodzin i znikąd nie widzą żadnej pomocy. Dałby Bóg, aby się Duch Święty wami mógł posłużyć, byście byli tymi drogowskazami wskazującymi im na Jezusa jako źródło rozwiązania ich problemów. Podobny przypadek możemy spotkać w Ewangelii Jana w rozdziale 4, kiedy to przy studni Jakuba w Sychem Samarytanka spotkała w skwarne południe Bożego Syna, Jezusa Chrystusa. I rozmowa z Nim i to spotkanie z Nim na tyle zmieniło jej życie, że kiedy wróciła do miasta, przyprowadziła do Pana Jezusa całe miasto. Pamiętajcie, nie możecie milczeć. Nie możecie milczeć, nie mówić o tym, co Pan dla was uczynił. Niech Duch Święty stąpi na was i niech was uzdolni do tego, abyście mogli przekazać radosne poselstwo o Chrystusie tym wszystkim, którzy będą wokół was. Tak, a teraz ze względu na czas już tylko może krótkie przypomnienie i może jeden krok do przodu. Zaczęliśmy rozważać jakżeż ważny temat, którym jest modlitwa. Czy pamiętacie, ile dni możemy się obejść bez jedzenia chleba? 40. A ile dni możemy się obejść bez picia wody? 3. A ile sekund możemy sobie pozwolić na nieoddychanie? 3. Po 3 sekundach dusimy się. I ktoś słusznie przyrównał modlitwę do oddychania. A więc modlitwa jest oddychaniem naszej duszy. Niemodlenie się prowadzi do uśmiercenia naszego duchowego życia. I ostatnio powiedziałem, że są różne rodzaje modlitwy. Powiedzieliśmy, że pierwszą modlitwą, o której będziemy mówić, to jest modlitwa wszystkich modlitw. Jest także modlitwa wstawiennicza. To jest druga modlitwa, która pojawia się na stronicach Pisma Świętego i o niej także mówić będziemy. Po trzecie,
Jeszcze innym rodzajem modlitwy jest modlitwa chwały i uwielbiania. To także omówimy. I wreszcie czwartym typem modlitwy jest modlitwa sprzeciwu, wynikająca z naszej walki duchowej. Diabeł krąży wokół nas jak lew ryczący. Jeśli tylko umilkniemy, przystaniemy, to natychmiast on będzie usiłował znaleźć dostęp do naszego życia. A w jaki sposób możemy dać mu odpór? Poprzez zdecydowaną naszą odpowiedź nie. A więc o tych typach, o tych rodzajach modlitwy będziemy sobie rozmawiać. Zacznijmy dzisiaj od modlitwy wszystkich modlitw, tej pierwszej modlitwy. Za modlitwę wszystkich modlitw uważa się modlitwę Ojcze Nasz, po łacinie Pater Noster. I to tę właśnie modlitwę, Ojcze Nasz, Jezus uczył swoich uczniów. I uczył tej modlitwy aż dwukrotnie. Pierwszy raz uczył ich podczas wygłaszania tak zwanego kazania na górze, o czym czytamy w 5 rozdziale Ewangelii Mateusza od rozdziału 9 do wiersza 13. A więc modlitwa Ojcze Nasz, rozdział 5 od wiersz pierwszy i potem od następne wiersze. Chyba coś tutaj trochę po... Tak, szósty rozdział od 9 do 13 wiersza, ale najpierw przeczytajmy 5 rozdział, wiersz pierwszy. Wtedy Jezus, widząc tłumy, wstąpił na górę, a gdy usiedli, przystąpili do Niego Jego uczniowie. A kiedy przystąpili do Niego Jego uczniowie, Jezus zaczął wygłaszać tak zwane kazanie na górze. I z własnej inicjatywy, nikt Go o to nie prosił, nikt Mu tego nie proponował, Jezus zaczyna uczyć ich, jak się należy modlić. I oto od 9 wiersza czytamy tę modlitwę, której Jezus uczył uczniów swoich. 6 rozdział od 9 wiersza. A wy tak się módlcie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jak w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego, albowiem Twoje jest królestwo i moc i chwała na wieki wieków. Amen. Ta modlitwa, tak jak już powiedziałem, to modlitwa z inicjatywy Pana Jezusa. Nikt Go nie prosił. Nikt Go nie prosił, by ich nauczył modlić się. On sam zainicjował tę modlitwę. Ale gdy otwieramy Ewangelię Łukasza, rozdział 11 od wiersza pierwszego, to dowiadujemy się i zauważamy, że Jezus po raz drugi uczy swoich uczniów tej samej modlitwy, ale uczy ich tym razem na ich prośbę. Oto od wiersza pierwszego. A gdy on w pewnym miejscu modlił się i zakończył modlitwę, ktoś z jego uczniów rzekł do niego: Panie, naucz nas modlić się, jak i Jan nauczył uczniów swoich. Wtedy rzekł do nich: gdy się modlicie, mówcie. Nie będę czytał tego po raz drugi, ponieważ czytaliśmy to już z Ewangelii Mateusza. Dlaczego uczniowie poprosili o lekcję na temat modlitwy? Należałoby sobie to pytanie postawić. Dlaczego ci dorośli ludzie
wychowani w synagogach żydowskich, uczeni przez rabinów, teraz przyszli do Pana Jezusa z taką oto dziecinną prośbą. Naucz nas modlić się, naucz nas modlić się. Powody są dwa. Ponieważ zauważyli, że Jan Chrzciciel, ten wielki poprzednik Pana Jezusa, uczył swoich uczniów, jak należy się modlić. I oni się na to nawet tutaj powołują. Panie, naucz nas modlić się, tak jak Jan Chrzciciel nauczał swoich uczniów. Tak jakby nie chcieli być gorsi niż uczniowie Jana, dlatego poprosili swojego mistrza, aby ich nauczył modlić się. Pewnie też i z drugiego powodu. Ten drugi powód mógł polegać na tym, iż obserwowali modlitwy Pana Jezusa i zauważyli coś niezwykłego, że kiedy On się modli, kiedy modli się ich mistrz, to zawsze coś się wydarza. To nigdy nie było tak, że nic się nie wydarzyło. Kiedy Jezus się modlił, a oni to widzieli, to demony z krzykiem wychodziły. Kiedy Jezus się modlił, a oni przecież to widzieli, chorzy byli uzdrawiani. Kiedy Jezus wziął chleb i pobłogosławił i modlił się, widzieli, jak ten chleb się rozmnaża, pomnaża. Kiedy Jezus modlił się, wzburzone morze się uciszało. I mieli w związku z tym możliwość porównać modlitwy swoje z modlitwami Pana Jezusa. I doszli do wniosku, że ich modlitwy nie są tak skuteczne, efektywne, jak modlitwy ich mistrza. Mieli też możliwość porównać modlitwy uczonych w piśmie, ich nauczycieli, rabinów, którzy nauczali ich w synagogach. I także doszli do takiego oto wniosku, że ich modlitwy, choć stali godzinami gdzieś na rogach ulic i przebierali palcami i modlili się, nie odnosiły żadnego skutku, nie powodowały żadnego skutku. A tymczasem On, gdy się modli, Jezus, gdy się modli, zawsze coś się wydarza. Dlatego też podeszli do Pana Jezusa i poprosili, naucz nas modlić się, naucz nas modlić się, dodajmy, ponieważ my się modlimy i nic się nie dzieje. Ponieważ nasi kapłani się modlą i nic się nie dzieje. A gdy Ty się modlisz, zawsze coś się wydarza. A więc naucz nas taki samy, albo naucz nas modlić się. I kochani, zdumiewa mnie fakt, że Pan Jezus nie zlekceważył tej prośby. Że Pan Jezus nie zlekceważył tej prośby, albo że nie odburknął im i nie powiedział, stare chłopy, a nie umieją się modlić. No jak to tak? Jak to tak? Tyle lat macie, do synagog uczęszczaliście i nie umiecie się modlić? Jezus w ten sposób nie postąpił, ale zaczął ich uczyć modlić się. Widzicie, to się nie zgadza z naszym zrozumieniem. To się nie zgadza z naszym pojęciem. Bo nam się wydaje, że jeśli ktoś się nawróci, to rzecz oczywista, powinien umieć się modlić. Ale to nie jest tak. Prawda, że to nie jest tak? Nie zawsze to jest tak, że ktoś, kto się nawraca, już umie się modlić. Popatrzcie, może nie jesteście zorientowani, ale ja wiem, w seminariach, w szkołach biblijnych naucza się wielu przeróżnych przedmiotów. Filozofię, psychologię, retorykę, homiletykę, historię. Ale ja przyznam się szczerze, nie spotkałem seminarium, w programie którego byłby przedmiot lekcja nauczanie modlitwy. Uważamy, że to jest normalne, że człowiek powinien umieć się modlić. Ale to się nie zgadza z postawą Pana Jezusa. Bo ci ludzie przecież z synagog wychodzili. To byli Żydzi. W synagogach się wychowali. A jednak
Jezus zaczyna ich uczyć modlitwy. Z tego wnioskuję, że każdy z nas powinien się uczyć modlitwy i myśmy powinni ludzi uczyć się modlić. Dlaczego? No bo sami tutaj słyszeliście, że jeśli się ktoś nawraca, to nawracają się ludzie z różnych kultur religijnych. Trafiają do kościoła z różnych kultur religijnych. Jeśli nawraca się ktoś z kościoła katolickiego, to owszem, on umie się modlić. Aniele, stróżu mój, no ale co byśmy powiedzieli, gdyby ktoś zaczął się tak modlić w naszej społeczności? Bylibyśmy szokowani. Albo gdyby ktoś zaczął zdrować Maryjo i tak dalej. No jak byśmy się zachowali? Ale ich tego uczono. Tego od nich oczekiwano. A więc z różnych kultur. No dobrze, jeśli ktoś z jakiegoś kościoła. No ale co, jeśli się nawraca ateista? On w ogóle nie umie się modlić. A co, jeśli mahometanin? On w ogóle nie umie się modlić. Czy więc nie powinno być coś takiego, jak uczenie tych, którzy nie umieją, jak należy się modlić? Nawet jeśli uważamy, że nie, to Jezus miał inny sposób postępowania. On uczył, jak należy się modlić. Zauważyliście też pewnie, że między modlitwą zapisaną w Ewangelii Mateusza, a modlitwą zapisaną w Ewangelii Łukasza jest nieznaczna różnica, niewielka różnica. Otóż w Ewangelii Łukasza, w modlitwie, której Jezus uczy, brakuje zakończenia, wyleciało mi z głowy, podpowiedzcie mi. Albowiem Twoja jest wola, i tak dalej. Wiecie lepiej niż ja, okazuje się. A więc brakuje tego zakończenia w Ewangelii. Brakuje tego zakończenia w Ewangelii Łukasza. To nie jest jakaś pomyłka. Po prostu tego zakończenia nie ma w nowszych rękopisach, nie ma w najstarszych rękopisach, zostało to jakby dopisane w Ewangelii Mateusza. I w związku z tym na przykład Kościół katolicki, może to zauważyliście, na cmentarzach, gdzieś na innych uroczystościach, ludzie z Kościoła katolickiego nie zakończają tej modlitwy właśnie tą końcówką, ponieważ opierają się na modlitwie pańskiej z Ewangelii Łukasza. Czego możemy nauczyć się, mam jeszcze 5 minut, czego możemy nauczyć się z tej modlitwy? Czego możemy się nauczyć z tej modlitwy, której Jezus uczył uczniów swoich? Zanim omówimy szczegóły tej modlitwy, bardzo cenne, bardzo bogate, które wnoszą wiele światła do naszej postawy modlitewnej, najpierw powiedzmy sobie jeszcze, że w różnych kościołach różnie tę modlitwę traktują. Gdzieniegdzie uważa się, że ta modlitwa to nie jest modlitwa dla wierzących. Dlaczego? Dlatego, że była ona uczona przed ukrzyżowaniem Pana Jezusa, zmartwychwstaniem i zesłaniem Ducha Świętego. A więc, że jest to modlitwa starotestamentowa, a nie nowotestamentowa. Ale wydaje mi się, że to jest absolutnie nielogiczne rozumowanie. Bo jeśli byśmy tak podchodzili do tematu, to byśmy musieli powiedzieć, że wszystko, co było powiedziane, a przecież było tak wiele powiedziane do momentu śmierci i zmartwychwstania Jezusa, jest nieważne. Że to też wszystko należy do Starego Testamentu. To, że to było, że Jezus uczył tej modlitwy przed ukrzyżowaniem, nie znaczy, że ona nie odnosi się do
ludu Bożego Nowego Testamentu. Po drugie, w niektórych kościołach zaś uważa się tę modlitwę za jak gdyby paciorek, tak odmawiany, bez emocji, bez uczucia. Wręcz w niektórych kościołach modlitwę Ojcze Nasz zadaje się jako wyraz pokuty. A więc na pokutę musisz zmówić 10 Ojcze Nasz, oby 10. Ja nie wiem, czy można w ten sposób do tematu podchodzić. Czy rozmowa z Bogiem, a modlitwa przecież jest rozmową z Bogiem, może być pokutą? Czy rozmowa z Bogiem to nie przywilej? To nie przywilej, nasz przywilej, że możemy rozmawiać z Bogiem, a nie pokuta. A więc niektórzy modlitwę Ojcze Nasz traktują tak machinalnie, tak powiedzmy sobie z rozpędu, nie wkładając w to żadnych emocji. Ojcze Nasz, który jesteś, i tak dalej, i tak dalej. Ja pamiętam, już po nawróceniu mieszkałem w pewnej miejscowości i wynajmowałem pokój, w którym mieszkało 3 osoby, 2 mężczyzn i taka starsza właścicielka, mająca już pod 90, która trudniła się sprzedażą fasoli, grochu na targowisku i tak dalej, tam gdzieś w hali targowej. A więc miała tam swoje stoisko i tam to sprzedawała. Ale miała ta kobiecina taki zwyczaj, że wracając po utargu z hali targowej, po sprzedaży grochu, fasoli i tak dalej, wstępowała zawsze do pobliskiego baru na jeden głębszy. I bardzo często po wypiciu tego jednego głębszego wracała do domu, albo ją przeprowadzano, albo wracała zupełnie starowina, nieświadoma tego, co się z nią dzieje. No po prostu zamroczył ją ten jeden głębszy. Ale muszę powiedzieć, że była bardzo gorliwa. Choć nieświadoma, choć powiedzmy kiwała się, siedząc w jedną stronę i w drugą stronę, wyciągała zawsze różaniec i modliła się. Czasem w połowie zasnęła, czasem w połowie wypadł jej ten różaniec. Ktoś ją tam budził, albo ja, albo ten mój przyjaciel, z którym spali. No i nagle sobie uprzytomniała, że i dalej przybierała palcami. Niektórzy właśnie tę modlitwę tak traktują. A więc w moim przekonaniu nie chodzi o to, żeby był to paciorek, który zmawiamy. W moim przekonaniu nie chodzi o to, żebyśmy ją zmawiali jako akt pokutny. Nie. To jest jak gdyby regulamin, to jest jak gdyby wzorzec, to jest jak gdyby schemat, o którym powinniśmy pamiętać, kiedy się modlimy. I co zauważamy, kiedy śledzimy, a to śledzić będziemy następny raz, co zauważamy, kiedy czytamy tę modlitwę, której Jezus nauczał uczniów swoich? To jest jakiś dla nas wzorzec. Pewnie niektórzy teraz będziecie mocno i głęboko zaskoczeni, a może nawet zgorszeni z tego, co powiem. Zauważcie, że pierwsza rzecz, jaka się nam rzuca w oczy, kiedy czytamy tego nauczania Pana Jezusa na temat tej modlitwy, to musimy powiedzieć, że jest ona krótka. Zawiera zaledwie kilka zdań. Prawda? Chcecie się ze mną sprzeczać? No to popatrzcie, jak długa jest ta modlitwa, którą Jezus uczy uczniów swoich. Bo, kochani, wysłuchanie modlitwy niezależne jest od jej długości. Wnioskować należy, że modlitwa, jakiej oczekuje Pan, nie musi być niemiłosiernie długa, rozciągnięta, powtarzana. No my tak niestety praktykujemy, ale tak być nie musi. Tak być nie musi. Pan Jezus uczył, popatrzcie, jak krótkiej modlitwy. Czasami myśmy też to praktykowali, trochę zaniechaliśmy tego zwyczaju, żeby w 2-3 zdaniach
ale jak najwięcej osób się pomodliło. Ale żeby tak mogło być, to musi być dyscyplina, że ja nie będę teraz się modlił godzinę, bo w ten sposób kradniemy czas jedni drugim. Ja też pamiętam, jak to kiedyś starsi nasi bracia apelowali. Módl się krótko, bo nie kradnij czasu innym. Modlitwa Pana Jezusa rzeczywiście była bardzo, bardzo krótka. I chciałbym wam pokazać, że modlitwy, które występują na stronicach Starego i Nowego Testamentu, a które zostały przez Boga wysłuchane, z reguły były bardzo krótkie. Chcecie się przekonać? Jakżeż się modlił Eliasz? W pierwszej Księdze Królewskiej w 18 rozdziale o tym czytamy. Pierwsza Księga Królewska, rozdział 18, od wiersza 36 do wiersza 37. Pierwsza Księga Królewska. Popatrzcie, jak modlił się Eliasz. I odpowiedzcie mi na pytanie, czy na taką krótką modlitwę Bóg mógł odpowiedzieć? Oto 36 wiersz. Czytamy tak. A gdy nadeszła pora składania ofiary z pokarmów, prorok Eliasz przystąpił i rzekł. Posłuchajcie. Panie Boże Abrahama, Izaaka i Izraela, niech się dziś okaże, że Ty jesteś Bogiem w Izraelu, a ja Twoim sługą i że według Twego słowa uczyniłem to wszystko. Odezwij się, Panie, odpowiedz, a niech ten lud pozna, że Ty, Panie, jesteś Bogiem prawdziwym i że Ty odmieniasz ich serca. Wtedy spadł ogień z nieba. Długa to była modlitwa? Długa? Nie, krótka. A dalej? Niewiasta kananejska, przechodzimy do Nowego Testamentu, 15 rozdział, 22 wiersz. Niewiasta kananejska, 15 rozdział, 22 wiersz. Posłuchajcie, jak się ta kobieta modliła. 15 rozdział, 22 wiersz. I oto niewiasta kananejska, wyszedłszy z tamtych stron, wołała mówiąc: zmiłuj się nade mną, Panie, synu Dawida, córka moja jest okrutnie dręczona przez demona. Długa to była modlitwa? Króciutka. A Piotr, biedaczyna, szedł po wodzie, bo go Pan przyzwał. Wyjdź, Piotrze, i chodź do mnie. A kiedy zaczął iść, nagle zobaczył falę i zaczął tonąć. Panie Boże Wszechmogący, dziękuję Ci, że jesteś Bogiem nieba i ziemi, stworzyłeś wszystko, co widzialne i niewidzialne. I gdyby się tak modlił, rekiny by go dawno zjadły. Jak się modlił Piotr? Ratuj, Panie! Po angielsku help! Pomóż, Panie! Jedno zdanie. A wysłuchał go Pan? Wysłuchał go Pan. A więc pierwsza rzecz, jaka się nam nasuwa na myśl, kiedy przysłuchujemy się tej modlitwie, której uczył Jezus, to to, że była to modlitwa, modlitwa jaka? Bardzo precyzyjna, bardzo krótka. Muszę powiedzieć wam tak, że gdybym ja miał sobie odpowiadać na moje modlitwy, to pewnie bym nie wiedział, o co mi chodzi. Bo potrafię tak skomplikować, tak zagmatwać, tak poowijać, że gdyby to wszystko ścisnąć, to bym nie wiedział, o co chodzi. Nasze modlitwy muszą być bardzo konkretne. Modlitwa, której uczył Jezus, była bardzo konkretna. To nie znaczy, umiłowani, że nie ma przykładów w Biblii długich modlitw. Są. Są modlitwy opisane na całych stronicach, zajmujące całe rozdziały. Taką modlitwą modlił się Mojżesz, taką modlitwą modlił się Nehemiasz. Ale wiecie, jakiego rodzaju były to modlitwy? Chwały, uwielbiania.
A więc przede wszystkim te długie modlitwy opisane na stronicach Biblii to były modlitwy uwielbiania. Mojżesz się rozkoszował wielkością Boga i chwalił Boga i uwielbiał Boga i jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. Halleluja, halleluja, chwała Panu, chwała Panu. To były modlitwy uwielbiania. Natomiast jeśli chodzi o modlitwy prośby, to były zwykle bardzo krótkie. A dlaczego tak? Dlaczego tak? Ponieważ Jezus uczy nas, że nie od długości modlitwy zależne jest jej wysłuchanie. No, przypomnę wam, przypomnę sobie. Ewangelia Mateusza, rozdział szósty od wiersza piątego. A gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy, gdyż oni lubią modlić się stojąc w synagogach i przysłuchując się swojemu głosowi. To już mój dodatek. Modlić się stojąc w synagogach i na rogach ulic, aby pokazać się ludziom. Zaprawdę, powiadam wam, otrzymali zapłatę swoją. Ale ty, Michale, gdy się modlisz, wejdź do komory swojej, a zamknąwszy drzwi za sobą, módl się do Ojca swego, który jest w ukryciu, a Ojciec, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie. A modląc się nie bądźcie wielomówni jak poganie, albowiem oni mnie mają, że dla swej wielomówności będą wysłuchani. Nie bądźcie do nich podobni, gdyż oj, to jest radością mojego serca. Halleluja. Popatrzcie na to słowo i powiedzcie razem ze mną, halleluja. Gdyż wie Bóg, Ojciec wasz, czego potrzebujecie, przedtem, zanim Go poprosicie. Halleluja. Nie trzeba całej litanii. Nie trzeba niemiłosiernie długiej modlitwy. Bóg i tak wie, czego my potrzebujemy. Chodzi o szczerość bardziej niż o długość. No więc to jest pierwsza lekcja, której się możemy nauczyć, że modlitwa, której uczył Jezus, była krótka. A jakie były jakie następne wnioski możemy wyciągnąć z tej modlitwy, o tym za 2 tygodnie, bo za tydzień mamy tutaj gościa, prawda? No więc za 2 tygodnie zapraszam, by się uczyć dalej, jak należy się modlić według wzorca Nowego Testamentu.